A pachnie to po prostu jak idiota. Pachnie to jak idiotyzm. Ale będę miał tort. I to jest tort, a nie jakieś cukry zasrane. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, jeśli myślicie, że przereklamowany burger Drwala to jest jakieś spełnienie waszych zimowych marzeń, to jesteście w przysłowiowej marzeniowej dupie. Czyste chamstwo w postaci tłustego burgera z mieloną wątróbką, a to wszystko w serze i majonezie? Moc witamin, ale zarazem przepyszne i tłuste? No głupi by tego nie chciał. Chodźcie, róbcie, bo to jest chore. Ale sukinsyn dobry, no. Dobry? Nie dostaniesz więcej. Do tego przepisu będziecie potrzebować właśnie tego, czyli... Wątroba jaja, śmietana 30 lub tłuste mleko, masło klarowane, majonez, mąka migdałowa i babka jajowata, cebula, marchew, czosnek, sól, pieprz i tyle w sumie. Koniec robimy. Bierzemy nasze 4 marchewki i najpierw je obieramy ze skóry, a następnie dopełniamy okrucieństwa i ścieramy je na grubych oczkach. To niestety, taka przyroda. Dobra, teraz ty zatrzyj, Rafał, bo już nie mam siły. Daj, ja na to. No już? Następnie kroimy cebulę i w międzyczasie, gdy kroimy sobie, no to rozpalamy ogień, gdzie wrzucamy 2 łyżki masła klarowanego. No i co, starte pokrojone i co teraz? No bo ja nie wiem jak zrobić. Ach, wspaniałe rzemieślnicze kuchenki, które trzeba odpalać czymś takim. Patrzcie jak pięknie się leje. Teraz na to cebula, o. Cebula i masło jest to najlepsze połączenie w przyrodzie. No seks się z tego leje, wręcz jak popieprzony. Popatrz jak oni współżyją ze sobą. W międzyczasie, gdy nasze klarowane zaczyna łączyć piękna, świąteczna miłość z cebulą, zajmujemy się wątróbką. I co to robisz z tą wątróbką? Te takie, o coś takie coś trzeba poobcinać. Te takie co? Błonki takie. Błonnik mówi, że obcina. Błonnik poobcinała, teraz fruktozę i już nie ma nic. Ależ pięknie wygląda, jak galaretka normalnie, taka malinowa. Jak ktoś, nie wiem, jakiś weganin czy ktokolwiek nie chce wątróbki, to można go oszukać w ten sposób, powiedzieć, że to jest galaretka malinowa, bo jest bardzo podobna, jak widzicie. No kto by to odróżnił? Zrobić taki torcik. I czym nie będzie, Rafał? Uwaga, uwaga, moi drodzy, teraz najważniejsza część, czyli będziemy mielić tę naszą wątróbkę. Ale, jeśli macie młynka, to możecie zrobić tak jak my, w sposób awaryjny, blenderem, pociągnąć, niech się nie rzuca Franca. Dobrze, moi drodzy, nasza galaretka malinowa już gotowa. Patrzcie. Dorzucamy teraz 3 wiejskie jaja i tworzymy taki wir. O, możecie zrobić go trzepaczką. Następnie... Teraz tak, albo mleko można dolać, jeśli ktoś chce... O Jezu, Boże. Ale jak mleko dolewamy, to już takie dobre, tak? Bardzo tłuste, najtłustsze jakie jest. Jo. A jak ktoś tak mega uważa, to śmietanka 30%. Śmietanka 30%. Wlewamy więc tłuste mleko bądź śmietankę, dosypujemy 30 g babki, 20 g mąki migdałowej, dużo soli, pieprz i ścieramy jedną całą cebulę na grubych oczkach do środka. Wybełtaj, wybełtaj i w sumie gotowe. Gdy już baza witaminowa w postaci naszego soku malinowego zrobiona, przygotowujemy odciśniętą z wody marchewkę, pamiętajcie, żeby odcisnąć, i dorzucamy do naszej cebulki. Jeśli są tutaj jacyś keto-zealoci, którzy już naprawdę nie potrafią żyć bez 10 g węglowodanów dziennie, a jak jest 50, to już myślą o rychłej śmierci, no to można marchewkę oczywiście pominąć w tym przepisie, jednakowoż bardzo polecamy, bo będzie po prostu lepsze, no. Czy marchewkę można na keto? No Boże, a w rosole co pływa? Troszkę masełka jeszcze dodała, jak widzicie. I to wszystko nam łączy się tutaj w piękną, przepyszną kompozycję, która będzie zasilać naszą wątróbkę dodatkowym przełamaniem smaku. Ustawiamy na wolny ogień, dodajemy soli i pieprzu i niech sobie tu tak to płonie tym ciepłem niecierpliwości. Masełka se nie żałujemy, jak widzicie, w tym przepisie masło królem. Patelnia już przygotowana, ale nie rozgrzana jeszcze, widzę. Rozgrzana. Więc możemy smażyć nasze malinowe placuszki. Wrzucamy nasze placory na patelnię i smażymy normalnie. Chwilkę tak jak naleśniki, nie? O, z jednej strony i o, z drugiej strony. No to serio, to jak naleśniki po prostu. O, jakie piękne, czekoladowe. I przekłada, widzicie, teraz już jest ten myk, w którym każdy da się oszukać, bo nie są to już teraz racuszki malinowe, ale właśnie takie czekoladowe. A pachnie to po prostu jak idiota. Pachnie to jak idiotyzm, jakiś pieprzony. Wkurzyłem się po prostu, bo jestem głodny już. Ale pachnie, ja nie mogę. Ale będę miał tort. I to jest tort, a nie jakieś cukry zasrane. Tort urodzinowy keto kocura tak będzie wyglądał. Na 40 urodziny kiedyś sobie taki zażyczę. Z wątroby tort. Patrzcie jakie frykasy. Już to nie jest chore. Co nam pozostało? Ściągnąć placki i przygotować najprostszy sos ever. Czyż to nie jest posrane? Przyszła pora na sos, bo bez sosu
Życie jest smutne. 5 łyżek majonezu i czosnku do smaku. Czosnek, ile się chce, tak na dobrą sprawę, bo na przykład ja lubię bardzo czosnkowy, więc daję więcej czosnku. To w sumie... Widzicie, czosnek ile się chce. Także jak dacie 4 główki czosnku, czy 2 ząbki, to nie będzie różnicy. No zależy, bo niektórzy nie mają czosnkowego. Oj, będziemy dzisiaj chuchać oddechem śmierci. Wszystko gotowe, jak widzicie, więc już zaczynamy przekładańca. No więc jedziemy. Placuszek wątróbkowy, potem marchewka z cebulką i pyk majonez na to wszystko. Na to znowu placuszek i powtarzamy. O tak. Aż do końca dojedziemy i możemy posypać żółtym serem cheddarem na końcu. Koniec. Ej, fajnie wygląda. Ale sukinsyn tłusty. I to wszystko. Delektujemy się, ale to raczej będzie ciężkie, bo to takie danie to tylko można zeżreć jak świnia po prostu. Takie jest dobre. Chore psychicznie. Dziękuję ciociu, dobranoc wujku. Tyle. Spróbuj tego torcika. Ale dobre. Ale kurde, na śmiech, ale dobre. Ale sukinsyn dobry, no. Dobry? Nie dostaniesz więcej. Ale w ogóle nie czuję, że to wątróbka jest. Troszkę tak, ale... Minimalnie czuć. Ale ten czosnek i ta cebulka fajnie zabija i jeszcze do sery. Dziękuję ciociu, dobranoc wujku, rozmnażajcie się, to znaczy jedzcie. Wątróbka weszła właśnie na nowy wymiar tutaj na tej naszej stronie ketogenicznej. A jak komuś się nie chce pierdzielić z układaniem torcika, to robi coś takiego. Posypuje to wszystko, zalewa majonezem. W sumie taki placki ziemniaczane ma wtedy. Tyle. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje i mąki zapraszam do naszego sklepu podketo.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Jej ulubiony ruch w domu, czyli się grzebanie w patelni. Patrzcie, tak się pije śmietanę z gwinta w domu u nas. Róbą tak. Wielozadaniowość. A gdzie jest nasza ładna patelnia? Okay. Ładnej patelni niestety nie mamy. Mamy. O kurde. Żeby mi dawała tą łyżką, bo razem będę gadać. To moja patelnia, mogę sobie metalem dotykać. Nie, nie można. Jezu, jak to pachnie, ale się to zrobiło super. Czyli 2 łyżki majonezu, albo i więcej. O. No to nawet tak 3-4 łyżki, tak? Byś powiedziała? Jeszcze nie. Jeszcze będziesz dodawać? 5 będzie? Jeśli myślicie, że przereklamowany burger dowód burdel. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.